Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień zimy nas czeka i dzisiaj Cindy ma urodziny, tak, dzisiaj Cindy ma urodziny, ale zanim cokolwiek tutaj moi drodzy zrobimy, plan jest następujący. Trzeba poczyścić, ja nic nie zbieram dzisiaj, oprócz jednej rzeczy, ponieważ mam tutaj odpalone mniej więcej, co jest najbardziej opłacalne według tutaj typka na YouTubie. I słuchajcie, najbardziej opłacalny jest leak. Tylko że z leakiem jest taki problem, że muszę go znaleźć pierw. A więc to nie będzie takie hop-siup łatwe, więc cóż, zobaczymy co wyjdzie. Później są, słuchajcie, brokuły. Potem z tego co widzę jest bok choy, bardokrot, marchewka chyba, więc trochę tych rzeczy jest tak na dobrą sprawę, ale tak, na pewno mamy nasiona kapusty, które tutaj, no myślę, że raczej na pewno zasadzimy, bo to są dziesiątki, więc byłoby spoko, tylko że jeżeli dobrze widzę, kabycz rośnie 7 dni, więc tutaj raczej zbyt dużo to my nasionek z tego nie zyskamy, ale będę musiał sprzedać tą jedną kapustę, czy tak, czy tak. Czy siak. Więc bywa różnie. Dobra, teraz tak. Najgorszy mek to taki, że musimy poczyścić tutaj wszystkie możliwe rzeczy i niestety, ale właśnie psuje mi się dodatkowo od tego wszystko. No ale cóż, taki jest plan na dzisiaj i dzisiaj będziemy tutaj wszystko ogarniać. Mam nadzieję, że elegancko, ładnie. I teraz tak. Z tego, co wyhaczyłem, mam 32 pola. Myślę, że jeżeli udałoby nam się znaleźć leaka, bo leak możemy znaleźć tylko i wyłącznie właśnie tutaj zimą, no to jest duża szansa na to, że go po prostu zasadzimy w dniu następnym, więc to wszystko jest uzależnione od tego, czy znajdziemy, czy nie znajdziemy, po prostu. Także jak to wyjdzie, to się wszystko okaże. No i oczywiście, kurde, niszczymy sobie połowę pól, ale no niestety tak trzeba. Już jestem tired. Fantastycznie, a to dopiero połowa, właściwie godzina nie minęła w grze. Teraz tak, właściwie tutaj planuję zrobić małe przemeblowanie, dlatego że tutaj nam się w sumie nie zmieszczą te trzy, więc musimy to pole... A nie, zaraz, wait a second, tutaj ma być. Tutaj ma być. Tutaj ma nie być. Dobra, tyle ile machniemy, to machniemy. Nie, w to miejsce! O, to jest naprawdę... O, po prostu cofa mi się, jak mam tutaj cokolwiek ogarnąć, serio. Najgorsze jest to, że tutaj część... A nie, czekajcie, nie musimy chyba podlewać? One są chyba... A, one są podlane, bo śnieg pada. Ej, no to mamy spoko, tylko że ja muszę, słuchajcie, iść po jedzenie, bo będzie problem. Będzie duży problem. Będzie bardzo duży problem, tylko teraz pytanie jest takie, czy ja mam coś takiego w miarę... Dobra, zjedzmy to sushi. Ile to mi da? Aha, jesteśmy oczywiście hungry. Dobra, to wiecie co? Ja wiem, że my możemy desery jeść nieustannie, więc ja sobie zjem kilka tych deserków dodatkowo. Niech mi się trochę tej energii jednak zregeneruje. No dobra, powiedzmy, że może być. Teraz tak, będziemy musieli zabrać z tej drugiej strony tam sprinklery, ale zanim to jeszcze zrobimy, ja sobie przygotuję aparat. Bo wydaje mi się, wiecie co, że tutaj mogą nam się gdzieś jakieś nowe stworzonka pojawić. Chociaż na razie nic tutaj nie widzę. O, czyżby nowy królik? Czyżby nowy królik, ale już widzę, że jest jakiś nowy ptasior, któremu oczywiście zdjęcia nie zrobiłem. Halo? Ptarmigan? Boże, co to za jakieś dziwne nazwy. Dobra, za falkona i tutaj chyba jeszcze coś widziałem. Ale tego falkona już mamy, okej. Okay. Dobra, teraz tak, zabieramy oczywiście tutaj te sprinklery. Ciebie, królik, Grey Rabbit. Z wielką chęcią, tylko czy mamy miejsce? Mamy miejsce.
A jeszcze szary po prostu nazywać. Nie widzę tutaj za bardzo innego wyjścia z tej sytuacji. O, come on! I oczywiście mnie musiało tu cofnąć. Dobra, ale my musimy dzisiaj wszystko zdążyć zrobić. Wszystko. Dobra, sprinklery zabrane. Najważniejsze, moi drodzy, to są oczywiście tutaj wszelakie farmowe rzeczy. Tylko teraz tak, musimy zobaczyć, jak tutaj przy tej... przy tej wodzie widzę, że mi całkiem spoko, czyli teoretycznie potrzebujemy ile? 8? 8, ale może nawet i więcej zrobimy? Myślę, że może 9 zróbmy. Wiecie, ja to będę w razie czego poszerzać, tak? Tylko teraz jest też jeszcze pytanie, czy będę... Ile mogę w ogóle sprinklerów wrzucić? A, stówkę! Łe! To elegancko. Nie wiem też za bardzo, czy jakiekolwiek kwiaty będziemy mogli hodować zimą, więc to też trzeba brać na zapas. Dobra, tylko teraz tak, ile tu będziemy potrzebować tych sprinklerów jeszcze dodatkowo, bo na pewno będziemy jakieś dodatkowe potrzebować. Jeszcze jednego będziemy potrzebować, ok? To się na spokojnie zrobi. Tylko tak, jeszcze tu chyba będziemy musieli... A nie, tu już zrobiliśmy, dobra. Ok. Chociaż wiecie co, moglibyśmy więcej tych sprinklerów zrobić. Ja wiem, że mogę robić już te lepsze, ale... Nie wydaje mi się, żebyśmy na razie tego potrzebowali za bardzo. Chociaż wiem, że to automatycznie, wiecie, daje nam większe możliwości i zdecydowanie więcej możemy zasadzić, ale też nie przesadzajmy. Dobra, 32 to będzie 35 pól teoretycznie mamy, tak? 35 pól. Będzie trzeba to jakoś... Będzie to trzeba, moi drodzy, jakoś poogarniać zdecydowanie, ale... Nie wiem, czy moja matematyka w dniu dzisiejszym to w ogóle cokolwiek tutaj da. Dobra. Jeszcze tu jeden. Cyk. Dobra. Więc teraz tak, największym problemem jest taki, że no nie mam tego lika i lik, jeżeli dobrze kojarzę, powinien nam się zrespić tutaj na tej trzeciej jakby mapie. Jeszcze nie musimy iść za bardzo do sklepu, więc ja tutaj poczyszczę to wszystko. Musimy oczywiście jeszcze pójść tutaj z urodzinami, bo dzisiaj Cindy ma urodziny. Dobra, tu nie musimy nic rozwalać. Chcę zobaczyć, czy mamy tego lika, bo jeżeli mamy lika, to się wstrzymam po prostu z jakąś tam, z kupnem jednej rzeczy, no bo lik jest jakby tym najdroższym, tak? Tylko, że lik powinien się zrespić na trzeciej... kolejna owieczka! Tylko, że moja droga, ja cię nie będę miał gdzie wrzucić. Dobra, no to nie mamy wyjścia na razie, musimy ją wrzucić tutaj i... Terrorist? Niech się nazywa terrorist. No tak, bo to były te, które mi się... To były te, które mi się tam gdzieś poodblokowywały. No dobra, zerknijmy, czy ten leak tutaj gdziekolwiek jest. Ale chyba niestety nam się nic nie pojawi. Nie. To jakieś kwiatki. To jest mało ważne, istotne w chwili obecnej. Z tą kapustą będę mieć największy problem, bo mamy tylko dwa te. Mamy tylko dwa. To wiecie co, zróbmy tak. Ja ją zasadzę tutaj, ja ją będę co najwyżej podlewać, albo może nawet wrzucimy sobie... Albo może nawet sobie coś tam wrzucimy. Jakiegoś sprinklera czy coś. Dobra, to teraz tak, lecimy do miasteczka, tylko moment, może jeszcze ogarnę te prezenty, czekajcie, Cindy, cherry jam, honey pudding, sour cherry soup, nie, jogurt drink, o kurde, jogurt drink, no to fajnie, musimy iść do zwierzaków. O, byłem tam przed momentem. Tylko jeszcze tak, weźmiemy prezent dla Lynn i ona lubiła jewelry locket. To mi też pisaliście, że jest lepszy od herbaty. Więc ogarniamy. Jogurt, drink powinniśmy... Mam nadzieję, że to jest to, co jest zrobione z mleka. Tak mi się wydaje, ale dzisiaj widzę, że naprawdę będziemy mieli kupę roboty. Ale pamiętajcie o tym zawsze, w każdej grze, zmiana pory roku to jest najbardziej
czasochłonna i pracowita. A, tu jest jogurt. To ja nie wiem, czy tak będzie łatwo. Dobra, wiecie co, ogarnijmy jeszcze te zwierzęta, bo ja o nich zapomnę pewnie. Dobra, tutaj żadne z was nie potrzebuje. Na pewno ich raczej nie mogę wypuścić dzisiaj, bo pada śnieg. Więc szybko ogarnijmy zwierzaki, żeby zdążyć do sklepu. Ja tam mówiłem, że mamy 35. Kurczę, nie wiem jak to... Nie wiem jak to wyliczyć, ale będziemy musieli w ogóle jeszcze wrócić chyba do tego. Do domu. Ja muszę zobaczyć, czy mogę ten jogurt drink zrobić, bo jakby nie patrzeć, to ja za bardzo nie mam tutaj możliwości, żeby jej cokolwiek dać. Ewentualnie może też dajmy jej ten jewelry locket, bo widzę, że to też jest ta rzecz, którą ona gdzieś tam lubi. Więc myślę, że tak... Nie dziabaj kurczaka! Dobra. Zwierzaki ogarnięte. To teraz tak na szybko, szybko, szybko musimy wszystko zrobić, żeby zdążyć i ogarnąć. Tylko pewnie nie będę mieć tu miejsca, prawda? Na wszystkie rzeczy? Pff, oczywiście, że tak. Niedobrze, ale mamy w sumie tu tylko to jedno mleko. To wiecie, co zrobimy? Mamy jedną trójkę, to ja tą jedną trójkę sprzedam. Tak zrobimy. Dobra, wracamy do domu. Zobaczymy, czy mogę zrobić ten. W ogóle, do której jest sklep otwarty? Bo to jest dobre pytanie. Do 6, dobra. No właśnie na to. A zaraz, to ja właściwie powinienem... A nie, dobra, poczekajcie, sprawdzimy ten... Kurczę, ten motor, sprawdźmy tego drinka. Czy mogę zrobić jogurt drink? Pomyślałem się, że to pewnie... Mogę zrobić... O, dobra, super, czyli to wystarczy, że ze zwykłego zrobimy. Spoko, czyli w takim razie mamy dla niej ten lepszy prezent, nawet widzę, że czwartej jakości, więc bardzo dobrze, 4/5, tylko teraz tak, ja generalnie muszę policzyć dokładnie czego co potrzebuję. A to może być problem, szczerze mówiąc. No dobra, tylko teraz pytanie zaraz, czy ja mam miejsce? Mamy miejsce, dobrze. I teraz, moi drodzy, kwestia wygląda tak. Najbardziej to jest właśnie ten lik, którego nie mam. Na drugim miejscu jest brokuł. Na drugim miejscu jest brokuł. I teraz tak, to będzie raz... Czekajcie, 32 to będą 4, tak? 32 to będą 4, czyli 64 to będzie 8. 64 to jest 8. I może jeszcze dodajmy... Czekajcie, 8. To teoretycznie najlepiej byłoby jeszcze 8, czyli to będzie 96. Czyli to będziemy mieli 16. Boże, moja matematyka. Czekajcie, potrzebuję kalkulator. Wybaczcie mi bardzo, ale ja dzisiaj absolutnie nie myślę. Naprawdę, bo bardzo bym chciał dzisiaj myśleć, ale to się w ogóle mija z celem. Dobra, 96 podzielić na 8 to jest 12. Czyli zabierze mi 12 sprinklerów, a my mamy 35, tak? O kurde. O kurde, tu będziemy mieli strasznie dużo tego. Bardzo dużo. Tak, dobrze liczę. Czekajcie, 96 podzielone na 8 to jest 12. Myślę, że 20 pól. 20 razy 8 to jest 160. 20 pól by mi nie wystarczyło, tylko że... No tak, tylko że brokuł rośnie znowu długo. To może czekajcie, 15 razy 8 to jest 120. Czyli będziemy mieli 15. Tak? 15, czyli zostanie nam wolne 20 pól. Dobrze liczę? Dobrze chyba liczę. Nie wiem jak to będzie z tym likiem i tutaj będzie dosyć duży problem. Ale dobra, mamy 20 pól, więc następną rzeczą jest bokczoj, który jest najbardziej opłacalny. Czyli w przypadku bokczoja mamy tam 10, tak?
Chociaż tu widzę, bokczo jest razem z burdokiem mniej więcej. Potem jest kabycz. Kabycz swoją drogą też nie jest jakoś wybitnie zajebisty, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że będzie znacznie lepszy cenowo, ale średnio to wychodzi. Czyli czekajcie, jeżeli mamy, to zróbmy tak. 5 razy 8 to jest 40. 40 to jest bok choy, potem jest burdok, czyli tutaj też kupmy 40. Tak. Moment, ja to muszę policzyć. Nie przygotowałem się, wybaczcie mi bardzo. Czekajcie, 120 podzielone na 8 to jest 15. I tu jest po 5, tak? Czyli to będzie 25. 35 minus 25 to jest 10. Dobra, Wojtku, weź się ogarnij, chłopie. Czyli mamy teoretycznie jeszcze 10 miejsc. Po 8. Czyli tak, bok choya kupiliśmy, burdoka kupiliśmy. Czyli 10 miejsc mamy, tak? A ile tego nam zostało? Raz. Dwa. 3, 4. Czyli teoretycznie moglibyśmy kupić po 2. Tak, po 2 i zostają nam 2. Ja nie wiem, czy ja dobrze liczę. Dobra, to wiecie co, kupmy ten bok choy, znaczy ten brokuł. Później zobaczymy, no później może uda nam się tego lika jakoś w miarę szybko ogarnąć, to się najwyżej porobi dodatkowe pola, tak? No bo to w sumie to tam bez różnicy, ale może damy radę coś tam zrobić. Dobra, to 16, okej. Okay. Czyli teoretycznie wszystko jest kupione tak jak powinno być. Mówię, nie mam zielonego pojęcia, czy można jeszcze jakieś kwiaty zrobić, więc to sobie też szybciutko tutaj zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Jest otwarte. Możemy coś... Nie. O, możemy! Cineraria, Primoza, Begonia, czyli mamy jakby trzy rodzaje kwiatów. Dobra, ale to swoją drogą. Ogarniemy coś. Natomiast na pewno nie będę tych kwiatów sadzić dzisiaj, bo jakby nie patrzeć, absolutnie nie mamy czasu na to. Solenizantka gdzie jest? Solenizantka jest na górze w domu. Mam nadzieję, taką moją wewnętrzną, że nie popierdzieliłem tutaj matematyki. Naprawdę. Dobra, przestańcie gadać. Absolutnie mnie to nie interesuje odnośnie waszej herbaty i waszych jakichkolwiek rozmów. Nie dzisiaj. Chciałbym, żeby dzisiaj mi to obchodziło, ale dzisiaj mnie absolutnie nie obchodzi, bo mamy bardzo mało czasu. Dobra, to jest Cindy, tak? Tak, Cindy. Proszę ciebie bardzo, twój ulubiony jogurt drink. Super. No dobra, to wracamy na farmę. Nie wiem zupełnie, czy dobrze wyliczone. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Mam mieszane uczucia co do tego, szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo, bardzo. No ale zobaczymy, no może będą jakieś fajne tutaj zbiory. Dobra, lecimy z tym koksem. Się okaże. Bardzo się okaże, czy dobrze wyliczone. Tego powinno być 15, tak? Teoretycznie. Ja też wiem, że powinienem teoretycznie, wiecie co, ogarniać te rzeczy, które mi się najbardziej jakby opłacą. Ale z drugiej strony chciałbym też mieć wszystkie jakby, tak? No, wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Spoko jest mieć wszystko, więc no jakby zawsze będę się starać gdzieś tam te dodatkowe, powiedzmy, rzeczy, żeby były zasadzone, prawda? Trochę mi się to... Kurczę, mam wrażenie, że chyba coś źle policzyłem. No ale zobaczymy. Dobra, czyli tutaj leci bok choy.
Wiecie co? Ja to na pewno źle policzyłem. Ja już to widzę, że to źle policzyłem. Dlatego, że tutaj raczej O! O Boże, ale ja cię nie wrzucę. Nie pchaj mnie. No... Chociaż może jakimś magicznym sposobem kupiłem dobrą ilość? I słuchajcie, chyba dobrą ilość kupiłem. Ej... Chyba dobrą ilość kupiłem. Nie, nie kupiłem dobrej ilości. Jednej rzeczy mi brakuje. No. Jednej rzeczy. Czyli kupiłem o jedno za mało, ale to nie, co nie zmienia faktu, że i tak dobrze poszło. Bo bałem się, że moje wyliczenia będą gorsze. A widzę, że się nawet całkiem fajnie tutaj to ogarnęło zrobić. Kurczę. Dobra, to tutaj. No dobra, no to co? Zostaje nam już tu tylko pozbierać wszystkie możliwe rzeczy, jakie są. Gdyby jeszcze ten nick nam się, kurczę, wiecie co, udało ogarnąć, to by było naprawdę spoko. Bo wtedy myślę, że moglibyśmy tam dorobić sporo jeszcze tych miejsc i myślę, że byśmy na spokojnie mieli. Tylko, że najpierw niestety ten nick trzeba znaleźć, tak? Chociaż teoretycznie można byłoby sprawdzić u tych... U sprite'ów też właściwie. I wiecie co? Ja u sprite'ów chyba też niestety, ale będę musiał wypuścić jedną krówkę. Ponieważ tak, niedługo nam się urodzi nowa. Ale musimy mieć też miejsce na tego byka tutaj. Nawet nie wiedziałem. W ogóle zastanawiam się, wiecie co, ile jeszcze tych zwierzaków będzie, ale byk widzę, że się gdzieś zmył. Tu jeszcze mamy miejsca. Ale to było żarcie dla zwierzaków, tak? Dobra, eggplanty i to mi absolutnie nie interesuje. No dzisiaj zdecydowanie jest taki dzień mocno nieogarnięty. Tu już nic nie ma, dobra. Szkoda tylko, że tych, wiecie co, tych drzew nie mogę poprzenosić tutaj. Ja bym z wielką chęcią stąd wydupił i gdzie indziej przerzucił, ale jest jak jest. Dobra, jest godzina 9. Wszystkie gifty, które mieliśmy dać, daliśmy, więc tutaj pod tym względem też jest spoko. A wróć, kwiaty to nie tu. No tak. Oczywiście. A tu jeszcze jeden sprinkler widzę jest. Dobra, to idzie do sprzedaży. Dobra, najpierw do Eversun Gardens. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek mi wyrosło. O, duży pomidor wyrósł. Elegancko, ale pomidorki to na pewno wiemy o tym doskonale, że będziemy dostawać ich znacznie więcej. Papryka chyba jakaś zmutowana, za bardzo żadna mi nie wyrosła. Chociaż swoją drogą z tą papryką, tą paprykę to jest, wiecie co, bardzo ciężko dojrzeć na tych krzaczorach. Dobra, ale to w takim razie wrzucamy wszystko tutaj. Jest ale kurde, duży ten pomidor. Dorodny taki. Dobra, Earth Sprite Village. Mam nadzieję, że one nie będą spały. Mam coś tu do rzucenia. O, mam akurat 5, więc wbijemy sobie tego. I teraz zastanawiam się, którego by bardziej wrzucić. Myślę, że... No, halo. Myślę, że tutaj pójdziemy teraz. Opal dostaliśmy. Pięknie. Petunia potato, hot milk. Napa cabbage. Widzę, że on tutaj nie ma tak na dobrą sprawę tego lika. W sumie wiecie co, szkoda, że nie
Nie sprawdziłem. Dobrze, ale teraz tak. Niestety, musimy pozbyć się któregoś ze zwierzaków i myślę, że pozbędziemy się krowy 2. Albo może po prostu po kolei krowa 1. No nie mamy tutaj za bardzo możliwości, no jeżeli chcemy porozwijać dalej te zwierzęta, no to tutaj jakby, wiecie, no... Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy kupili, kurczę, ten jeszcze jeden... Bo jak to, poczekajcie, jak to tutaj w ogóle wygląda? Tu jest trójka... Czyli mamy dopiero trzecie, czwarte pokolenie krów nam się dopiero robi? Okej... Okay. Coś tak, kurczę, mi się za bardzo nie podoba. Dobra. Niestety, krowo, jest mi bardzo smutno z tego powodu, ale niestety musiałem. Dobra, i jeszcze Stonebreaker Valley. I Loricalcum. No, nawet bym powiedział, że tak, kurczę, sporawo. W sumie tą rykalką sobie tylko tutaj zbierzmy. Tu jeszcze sobie dziabniemy. Także dobra, naszym głównym teraz celem to będzie wrócić do domu, porozkładać wszystko. I to jest wsio na dzisiaj. Szkoda, że tam źle wyliczyłem i szkoda, że tego lika, kurde, nie mamy. Jakbyśmy go mieli, to by było spoko, ale już mówi się trudno. O, tu jeszcze w ogóle marchewka, mamy lepsze nasionka. Właśnie tu się jeszcze nie przeszedłem, ale... Za bardzo tutaj nie widzę, żeby coś więcej było. Plus jest chyba w ogóle taki, że teraz przez najbliższe, tak, przez parę dni nie będziemy mieli nikogo, kto będzie nam tutaj przeszkadzał, jeżeli chodzi o urodziny. Także też nie jest źle. Zobaczcie, widzę w ogóle soczki, dostaliśmy herbatę elegancko. Jest 11, znowu pójdziemy późno spać, trudno się mówi. Ale no niestety, dzisiaj jest taki dzień i tutaj na to nic nie poradzimy, ale mówię, z tej zimy musimy wyciągnąć tak na dobrą sprawę, wiecie co, jak najwięcej tylko będziemy mogli. Widzę, że mamy dwa orykalkum, to ja sobie je tutaj wrzucę. Oddzielnie, żeby się szybciej zrobiły. Wiecie co, właściwie mamy 6 marchewek, kurczę, mógłbym je w sumie... Wiecie co, mógłbym je w sumie zasadzić tam na tym miejscu, co prawda dwa pola by mi brakowały tylko, akurat na tą kapustę, nie? Ajajaj, ale dobra, jak to mamy, to ja to zasadzę. Trudno się mówi. Tu coś mam w ogóle do rzucenia, po co tu przyszedł? A, moment, kwiatka mamy, chociaż te kwiatki to powinny już tam iść, ale... Niech będzie tutaj, jeszcze dla zwierzaków i tutaj ze zwierzakami chyba też będzie dobrze, jeżeli jeszcze wsadzimy... właśnie, tylko teraz stara czwórki... Szóstka, trójka, dwójka, trójka... Dobrze będzie, jak wiecie co, będziemy już mieli jakby więcej tych... Jak będziemy mieli nieco więcej... rzeczy... tych do przerabiania... Znaczy inaczej, nie tych rzeczy do przerabiania, tylko będziemy mieli... Czy 12 to była ta godzina, gdzie ja pójdę sam automatycznie do łóżka? Nie, to chyba druga była. Dobra, nieważne, ale idźmy już spać. No dzisiaj się trochę porobiło, ale kurczę, ciężko. No dobra, w każdym razie, ja wam, moi drodzy, za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku. No będziemy próbować tego lika znaleźć, tak? Myślę też, że może
spróbujemy przygotować jakieś jeszcze inne pole w jakimś innym miejscu albo podokładać, żeby już po prostu było. No ale jak to wyjdzie, to oczywiście zobaczymy w następnych odcinkach. Także moi drodzy, ja Wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa!